za życia Stalina Bierut i Mazur i z razy jeździli do Moskwy, żeby Stalin pozwolił aresztować już prymasa, że trzeba. Ciągle Stalin odpowiadał, nielzia, jeszcze teraz nie jest czas, lepiej byłoby mieć swojego prymasa, a nie aresztować tego. Ale kiedy umarł Stalin, pojechali zaraz do Malenkowa i Malenkow wydał pozwolenie aresztować. Najmniejsza diecezja świata. Reportaż Jarosława Daleckiego. Po półrocznym bardzo ciężkim śledztwie pod zarzutem zorganizowania i kierowania organizacją, która miała za cel obalić przemocą ustrój Polski Ludowej. To był specjalny dekret taki z 13 czerwca 1946 roku. Prokurator żądał 15 lat, w pierwszej rozprawie dostałem 9, obrońca żądał uniewinnienia, ponowna rozprawa, dostałem 10 lat dla równego, łatwiejszego liczenia. No i przypadł mi w udziale Rabicz na odsiadywanie tej kary. Po Wronkach najcięższe więzienie. Wyłano mi z celi, to tam opakować wszystkie rzeczy, co jest, na wolność wychodzę, czy coś takiego, prawda, do biura. Na drzwi się sutanna z worka więziennego wyprasowana i jedziemy. Pytam, gdzie? Zobaczycie. No i przywieźli do Stoczka na Warmii. Stary klasztor, mury niesamowicie grube, zimne, z kamienia. Powiedzieli, tu będziecie odbywać resztę kary. Potem przyszedł któryś do tej celi mojej i powiada, dzisiaj o północy przywieziemy tutaj prymasa waszego. Patrzę, nic nie mówię, co jest. Episkopat prosił, żeby prymasa odizolować, więc tu będzie miał kaplicę, będziecie mu kapelanować, jest siostra także zakonna, będzie kuchnię prowadzić tam z taką panią, świecką osobą, pranie i takie te rzeczy gospodarcze, a potem zobaczymy, co będzie. Wieczorem powiedział, ubierzcie sutannę, przywiozą prymasa. Ubrałem sutannę i rzeczywiście w nocy przyszedł, zapukał, mówi, słyszałem jakiś ruch na korytarzu. Mówi, jest już prymas. Pokazało się, że to późniejszy nasz komendant, pan pułkownik Dymidok, nie wiem, jakoś tak się nazywał, mniejsze o to. Powiedział, jest prymas, chodźcie się przedstawić. Więc wszedłem do tej celi, bodajże ten komendant powiedział, to kapelan księdza. Nic nie wiem o tym. Kapelanów sobie zawsze sam mianuje, a nie Urząd Bezpieczeństwa czy partia. Może mi mianować kapelanów, przyjmuje księdza jako współbrata, jako współwięźnia swojego. Był bardzo serdeczny oczywiście. Przedstawiłem się, mówi, znam księdza sprawę, bo wszystkie sprawy znał księży uwięzionych. Mówi, nic się nie dało. Chcieliśmy wszystkich księży wyrwać z więzienia, nie dało się. Zresztą macząc przykład, siedzę ja. Ale dobrze. Dobrze, że siedzimy, bo siedzimy razem z całym narodem i naród wtedy jest z nami. I tak się zaczęło nasze wspólne życie. Poznałem dokładniej swoich towarzyszy niedoli. Oboje wyniszczeni w życiu więziennym, ksiądz przesadnie szczupły, siostra, skóra i kości. Po śniadaniu rozpoznaliśmy naszą siedzibę. Jest to duży dom, stary budynek poklasztorny, świeżo opuszczony przez nieznanych nam mieszkańców. Wszędzie są ślady prowadzonych remontów, korytarze wybielone, podłogi zagruntowane. Pokoje noszą ślady świeżej roboty, bardzo tandetnej. Na murach zabytkowego domu znać, że śmiecie były wyrzucane oknami. Znajdujemy fragmenty sprzętu liturgicznego, połamane lichtarze, rozbite kropielnice, jakieś resztki krzyży i figurek Matki Bożej. Klasztor przystosowano do warunków, wezmy, więziennych, reflektory, budki wartownicze, karabiny maszynowe na dachu, straż SB, oddział KBW, zasieki naelektryzowane, podgląd, podsłuch. Byliśmy obserwowani non-stop, to z okien, to z zafiranki, to gdzieś tam z innego jakiegoś miejsca, prawda? Chociaż mieli podsłuch bezwzględny. Troszkę popsuliśmy im szyki w ogrodzie, bo rzeczywiście był podsłuch na jednej alei, wydeptana ścieżka, żebyśmy tą spacerowali. Prymas wpadł na to i udeptaliśmy sobie zupełnie inną ścieżkę. Przypuszczalnie tam, którejś nocy też został gdzieś zainstalowany, kiedy zaobserwowali nasze zwyczaje. Życie nasze zaczyna się normalizować. Powoli oswajamy się ze sobą. Wylękniona siostra zaczyna się uśmiechać, bodaj pierwszy raz. Przywieziono ją tutaj wprost z Grudziądza, gdzie przebywała w więzieniu od 2 lat, skazana na 7 lat.
Ma w sobie cały styl psychiki więźniarki. Mówi głosem przyciszonym, ogląda się na drzwi. Nawet wtedy, gdy mówi rzeczy obojętne dla reżimu, używa słów zastępczych. Jest ostrożna i na palcach. Psychika męska łatwiej sobie radzi ze wszystkim, chociaż i na księdzu znać styl więźnia. Na wszystko, co się wokół dzieje, zwraca uwagę. Wszystko mu się może przydać, wszystko ma znaczenie. Skazani jesteśmy na życie we troje. Nie będzie ono łatwe, gdyż stanowi jeden świat, otoczony przez drugi świat. Ten drugi świat bacznie obserwuje pierwszy świat. To my, to oni, to wspólny los, wspólna dola. Często powtarzał, że no, moi kochani, my jesteśmy najmniejszą parafią na świecie, najmniejszą diecezją na świecie. No nie, patrzcie, jest biskup, jest. Kapłan, jest. Zakon, jest. Niewierzący, są. No i ta pani, która tu mówi, że jest wierząca, bo przychodzi czasem do kaplicy na pacierz. Jak w każdej parafii, jak w każdej diecezji. Ustala się nasz tryb życia w stoczku. Piąta wstanie. 5:45 modlitwy poranne i rozmyślanie. 6:15 msza święta księdza Stanisława. 7:00 moja msza święta. 8:15 śniadanie i spacer. 9:00 choroe minores i cząstka różańca. 9:30 prace osobiste. 13:00 obiad i spacer, druga cząstka różańca. 15:00 nieszpory i kompletorium. 15:30 prace osobiste. 18:00 matutinum cum laudibus. 19:00 wieczerza. 20:00 nabożeństwo różańcowe i modlitwy wieczorne. 20:45 lektura prywatna. 22:00 spoczynek. Jaki był regulamin? Nikt nam go nie narzucał. Nikt się nie mieszał do porządku dnia. Niesamowicie wypełniony pracą, modlitwą, w sposób rozumny czas przeznaczony na rekreację, na relacz, na odpoczynek. Często tym odpoczynkiem była nauka języków obcych. Ten dzień był tak przecież podzielony. Myśmy mieli 3 godziny przed południem bezwzględnej pracy przy stole, coś pisać, uczyć się. Po obiedzie znowu 3 godziny na to były przeznaczone, prawda? Prymas pisał mnóstwo, zresztą wszystkie największe idee, zamiary, które wcielił potem w życie w Polsce, nawiedzenie, odnowienie ślubów, prawda? Idea milenium, to wszystko tam powstało, na moich oczach. Myśmy sobie szukali pracy fizycznej, robiliśmy sobie drabie z rosochatych gałęzi jakichś na drzewach, żeby drabić trawę, ten stawek czyściliśmy tym. Przywieźli kiedyś węgiel chyba, czy koks, rzucili to za bramą, więc myśmy sobie porobili łopaty, z czego się tam dało, jakiś kawałek czegoś był, tem, a wreszcie rzucaliśmy ten węgiel rękoma do piwnicy, żeby mieć troszkę wysiłku fizycznego także. Wręczono mi paczkę wysłaną z domu na święta Bożego Narodzenia. Wszystkie drobiazgi były rozpakowane i starannie przejrzane. Ciasto i inne spożywcze materiały noszą na sobie ślady wygniecenia i łamania. Wyjęte z pudełek słodycze bardzo niedbale były ułożone, pokruszone i zgniecione. Zapytałem o list. Komendant odpowiedział, że widocznie listu nie było, skoro nie został doręczony. Wychodziliśmy w dzień wigilijny do ogrodu, jeszcze na cząstkę różańca. Jeden z tych panów stoi tam na warcie, taki dość sympatyczny zawsze nam się wydawał, w tym oszklonym kojcu. I ksiądz prymas podszedł do niego i mówi, no bardzo nam żal, taki wieczór, pan tu musi siedzieć, patrzeć na nas. A tam w domu, to też jest inteligencja prymasa, a tam w domu, prawda, babcia, bo to pewnie dziadziem pan już jest, córka, dzieci, wnuki czekają, stół zastawiony, opłatek na stole, choinka się świeci, że dziadziu lada chwila wróci ze służby, przełamie się z nami opłatkiem. My byśmy pana do nas poprosili na tego śledzia naszego wigilijnego. Ale to by panu źle widzieli pewnie. Tak się uśmiechnął. A potem mówi, ale proszę przekazać pana kolegom, naszym przełożonym i my panu najlepsze nasze życzenia. My nie jesteśmy wam źle usposobieni, nie życzymy wam niczego złego. Miejcie się dobrze. Nie miał tak odwagi patrzeć nigdy w oczy, żaden z nich rozmawiali, to tak patrzyli po niebie albo po ziemi. Ten człowiek podniósł głowę, popatrzył na prymasa i tak półgłosem: Bóg zapłać, ojcze.
Myśmy z tym wyszli do tego ogrodu. Po schodkach zeszliśmy i stanęliśmy. Prymas popatrzył na mnie, ja patrzę na niego i prymas mówi, no i co? I zaczęliśmy dopiero różaniec odmawiać. Wigilia Bożego Narodzenia. Wzmacniamy się modlitwą. Tyle dziś radości w niebie i na ziemi. Czyż można zamącać tę harmonię naszą sprawą? Nasi opiekunowie są poważni, zachowują się bardzo grzecznie i cicho. Ksiądz Stanisław zajął się przygotowaniem żłóbka w kaplicy, ale cóż, brak mu Dzieciątka Bożego. Dzieciątko Boże objawiło się dopiero przy wieczerzy wigilijnej, którą spożywaliśmy we troje o godzinie 19:00. Jak wielka biła radość z oczu księdza Stanisława, tego niezwykle rzetelnego, prawego, młodego kapłana, którego doprowadziła do więzienia gorliwość o Boga w duszach dziecięcych. Nigdyśmy nic nie słyszeli z kościoła, był szczelnie zabity dechami. W Nowy Rok, dosłownie, jesteśmy też rano po śniadaniu w ogrodzie, odmawiamy różaniec i wiaterek, mroźny był ten dzień. Nagle usłyszeliśmy fragment kolędy, która była śpiewana w kościele. Ktoś wychodząc z kościoła szeroko otwierał drzwi widocznie, a ludzie jeszcze śpiewali tylko ten fragment z kolędy. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Zrozumieliśmy wtedy wszystko. Zima w stoczku dała się nam porządnie we znaki. Zamiecie śnieżne niosły całe zapasy śniegu pod dom. Bardzo często rankiem nie mogliśmy wydobyć się na ogród. Piece były zrujnowane i wypalone, zapychały się sadzami. Działo się to kilka razy w ciągu zimy. Piece dymiły z sadzy. U siostry nie można było wcale palić. Przesiedziała niemal całą zimę w pokoju nieogrzewanym. Podobnie piec księdza był nie do użytku. Piece w moim pokoju były najlepsze, ale nie wystarczały na ogrzanie. Trzeba było palić dwa razy. Pomimo to mieszkanie było tak zimne, że praca przy stole była niemal niemożliwa. Niesamowicie marzły ręce i nogi, nie pomogło nawet owijanie się pledem. Byliśmy dość często bez wody, którą trzeba było przynosić z dołu. W końcu cały ten system zamarzł na kość. Podziwialiśmy sterty lodu, które wyrąbano z pokojów pod nami. Mieszkaliśmy nad lodowniami. Pokoje na dole nie były ogrzewane, natomiast były fantastycznie zagrzybione. Wszystkie korytarze pokryte były na ścianach białym szronem i zamrozem. W takich warunkach zacząłem odczuwać różne dolegliwości. Nóg nie mogłem rozgrzać nawet w ciągu nocy. Ręce mi popuchły, podobnie oczy mi zapuchły. Odczuwałem wielki ból w okolicy nerek i w całej jamie brzusznej. Każdego dnia przechodziłem bóle głowy. Siostra była stale zakatarzona, blada i wynędzniała. Leżałem ja wtedy lumbago, dyskowe sprawy. Prymas wieczorem, kiedy już nikt nie patrzył, przychodził do celi, brał mnie na ręce, kładł na posadzce, otwierał okno, odpatulał mnie kocem, przetrzepał prześcieradło, poruszał te troty w sienniku tak zwanym, odświeżył. Poszedł do łazienki, przyniósł wodę w miednicy czy w wiadrze, klękał koło mnie, mył mi nogi, odświeżał całe ciało, wycierał ręcznikiem, zawijał i kładł mnie z powrotem do łóżka. Nieraz już odczuwaliśmy wielki brak prostych środków lekarskich. Trudno było uprosić krople jodyny. Trwało to zazwyczaj całe dni, zanim nam dostarczono jakiś proszek od bólu głowy. Pozostawało więc milczeć. Tym więcej, że ujawnianie cierpień nie zawsze robiło należyte wrażenie. Drugi zastępca tworzył nieraz wesołe sytuacje. Ten doskonale obojętny człowiek na wszelkie ludzkie uczucia, gdy usłyszał nieraz od księdza skargę na bóle wątroby lub tym podobne, kończył swój wywiad protokolarnym – no to dobrze. I żegnał chorego bez wrażenia. Zdawało się, że nic na niej nie robi wrażenia poza jego własnym wyglądem, jakże starannie pielęgnowanym. Odczuwało się nieraz przykry kontrast, gdy ta urzędnicza lala w swoim starannie zaprasowanym garniturze, wygolona, wystrzyżona i pachnąca, stawała wobec bladego człowieka w wytartej sutannie i ze zziębniętymi rękami. Ilekroć opuszczał mój pokój, zawsze doznawałem głębokiej ulgi. Jakby coś bardzo brudnego i duszącego, pomimo tej politury fryzjerskiej, odchodziło. Pragnąłem się przezwyciężyć, by nie umyć odruchowo rąk. Przyjechał pan z ministerstwa, prawda, chyba bezpieczeństwa i z partii drugiej, prawda?
No, przyjechaliśmy zaproponować ze względu na zdrowie księdza prymasa, żeby ksiądz prymas sobie wybrał jakieś miejsce, jakiś klasztor na terenie Polski, w którym chciałby przebywać, ponieważ tu nie ma odpowiednich warunków, ale nie na terenie swojej diecezji, ani gnieźnieńskiej, ani warszawskiej. Pomyślę, za godzinę panowie się zgłoszą, zawołał mnie i mówi o tym, mówi, co sądzisz. Gdybym się zgodził i wybrał sobie, to jutro zaraz będzie w radiu komunikat. Prymas uznaje się winnym, wybrał sobie sam miejsce izolacji. Myśmy tylko spełnili jego żądanie. No i oczywiście taką dał odpowiedź. Ci panowie odjeżdżając powiedzieli, no to do zobaczenia za rok. A prymas wtedy powiada, szantaż czy groźba? No nie, no powiedzenie takie, bo nie widzimy możliwości wcześniejszego spotkania. Nie widzę potrzeby. Obojętność naszego otoczenia na porządek sprawiała nam nieraz ucieszne wrażenie, że to raczej my jesteśmy materialistami, a oni idealistami, gardzącymi wszystkim, co wymaga wysiłku i utrzymania ładu. Patrząc na nich, można było przesądzać o przyszłości ustroju, jeżeli wśród tej reprezentacyjnej elity do zadań specjalnych znalazło się tylu leniów i nierobów, to jakże muszą wyglądać inni ludzie? Którzy z nich zna dobrze doktrynę marksizmu, a kto w nią wierzy? Bodaj czy nie ja jeden w tym domu przestudiowałem Kapitał 3 razy, zaczynając jeszcze w seminarium. A przecież bez wiedzy i wiary trudno przebudowywać ustrój. Co więcej, Kościół wymaga od nas miłości dzieła, któremu się służy. Czyż można tu pomyśleć nawet o jakiejś miłości dzieła, któremu się służy z rozkazu, powłócząc nogami? Codziennie komendant albo jego zastępca o godzinie 11 składali urzędową wizytę prymasowi w jego celi. Puk, puk, dzień dobry, dzień dobry. Jakieś życzenia, dezyderaty, skargi, wnioski. Nie mam żadnych, dziękuję, dziękuję, do widzenia. I tak było dzień po dniu. Czasem prymas się upomniał o korespondencję, o ojca, o wiadomości, o ojcu. Odniesiemy się do władz. Nam nie wiadomo, jak coś pytał, bardzo częsty zwrot, nie jest dozwolone wiedzieć. Dlaczego dostaje listy powycinane, powydzierane, pozamazywane? Nie jest dozwolone wiedzieć. Kiedyś ksiądz prymas powiedział temu komendantowi, który tak przychodził i pytał o to, mówi, proszę pana, pan wie, bo wy znacie nasz plan dnia, że ja w tym czasie tworzę, ja piszę, bo wy wiecie, że ja piszę, bo wy pewnie i oglądacie, co ja piszę, jak my wychodzimy do ogrodu, ja nie zamykam tego. Mnie to wytrąca z równowagi. Pan bierze nic nowego, panu nie powiem. Jak coś będę miał, to ja poproszę, żeby pan był łaskaw ze mną rozmawiać. Szkoda panu czasu. Niech pan przyjdzie kiedyś z magnetofonem, nagra pan sobie tą naszą rozmowę. Dzień dobry, pytania, zażalenia, skargi nie mam, dziękuję. Niech pan sobie to codziennie odtwarza o 11 u siebie w pokoju i ten raport posyła do ministerstwa, czy do partii, czy do rządu. A ksiądz kpi sobie z nas. No nie, wie pan, ja tak chciałbym być praktyczny, życiowo, prawda, bo to upraszcza nam życie jakoś wspólne. Jako wspólny rys postępowania dla wszystkich. Spotkani samotnie byli grzeczniejsi, spotkani w gromadzie byli sztywni i urzędowi. Wszyscy starannie się perfumowali, chociaż nieraz byli ubrani gorzej. Wszyscy marnowali czas na nudzie i bezczynności. Próbowali mi zagrozić, że raz kiedy mnie do szpitala też zawieźli do dentysty, że ukradłem gazety, które leżały w poczekalni, prawda? Nie przyznałem się. Oczywiście, że wziąłem te gazety, przeczytaliśmy, potem spaliłem, nakryli na tych resztach tych gazet w piecu. Próbowali mnie wtedy zastraszać, prawda, że no, ty się nic nie poprawiłeś, ciebie więzienie nie nauczyło. Zgnijesz we więzieniu albo cały wyrok odsiedzisz, jak ci zdrowie pozwoli na to. Kiedy przenosili nas ze Stoczka do Prudnika, poprzedniego dnia tylko przyszedł zastępca komendanta, zakomunikował, że z uwagi na zły stan zdrowia dajemy lepsze warunki, pojedziemy gdzie indziej, jutro proszę być gotowym, przygotować do spakowania, służba wszystko spakuje, prawda? Myśmy sami sobie popakowali te książki, nie było co pakować, pod czym szynem samolot specjalny, prawda, czekał.
a pod Nysą na polach żołnierze dawali znak jakimiś szmatami, prześcieradłami białymi, że tu ma właśnie lądować, bo zupełnie na odludziu, i czekaliśmy do późnego wieczora, żeby samochodem przewieźli prymasa do tego klasztorku w Laszku tak zwanym. Też otoczony był zasiekami. Troszkę rzeczywiście warunki były już tam znośniejsze. Już samo przejście do Prudnika już było wyrazem jakiegoś innego powiewu. Mniejsza kontrola. Już w Prudniku nikt nie siedział na korytarzu. Były podsłuchy, więc wszystko wiedzieli. Ale już nas nikt nie denerwował tym siedzeniem na końcu korytarza i za przeproszeniem wychodziliśmy do ubikacji. On już sobie zapisywał, patrzył na zegarek, wyszedł, patrzył na zegarek, wrócił. Na piętrze byliśmy tylko my sami. Prymas, kaplica, ja, siostra, ale jeszcze nie. Potem któregoś dnia któryś pyta, czy jakieś gazety by ksiądz prymas, ksiądz sobie życzył, prawda? Chętnie bym poczytał. No to dali Przegląd Sportowy, Stolicy, jeszcze tam coś takiego, a potem chyba Trybuny Ludu jeszcze dorzucili. No ale człowiek mądry wyczyta sobie wszystko, ma obraz, prawda, już i z tego. Wielką atrakcją są dla nas gazety, które dostajemy. Otrzymujemy więc Świat, Przekrój, Stolice, Problemy i Przegląd Sportowy. Wszystko jest dla nas rewelacją. Cały nowy sposób pisania, przeciwnie, krytyczny wobec wszystkiego, co dotychczas było nietykalne, aż razi i zdumiewa. Jak to? Więc to można dziś mówić tak bez żenady o bolączkach w MO, w PGR, wśród zbankrutowanego ZMP. Przecież przed 2 laty nawet myśleć tak było niebezpiecznie. Coś istotnie zaszło doniosłego w linii taktycznej, skoro opinia publiczna doszła do głosu. Wyczytałem nawet wśród wierszy uwagi na temat nie tłumić krytyki. Wynika stąd, że dziś robi się to, za co ja od 2 lat siedzę w więzieniu. Czyżbym lepiej znał ducha komunizmu, aniżeli moi dozorcy? Dostawał prymas listy z domu, pocięte, pokreślone, pomazane, powydzierane brutalnie, ale dostawał. Więcej książek mógł dostać. Już nawet takie niektóre dał mi do zapisania. Mówi, tego nam nie dadzą, ale napisz. Tego nam nie dadzą, ale napisz, a dalej. No i to już było jakiś zwiastun tego, co potem się stało, że przyjechało tych dwóch panów z ministerstwa i z partii chyba i odczytali komunikat, prawda, że rząd partii postanowił, że księdza prymasa złagodzimy warunki pobytu, w dalszym ciągu izolacja, ale już bez naszej opieki, w domu zakonnym sióstr Nazaretanek w Komańczy. I kiedy on to zakomunikował, ksiądz prymas zapytał, a co z moimi współwięźniami? No to jest kwestia 2-3 dni, zostaną zwolnieni, bo już mają więcej kary odsiedziane, nie zasłużyli na jakieś ponowne ukaranie, więc wrócą do domów. No pokazało się zupełnie co innego, księdza prymasa wywieźli, a siostra została zwolniona, a mnie wzięli z powrotem do Rawicza na te pełne 5 lat, żeby mi nie brakło tej połowy kary, do sławnego października. 3 dni przed jego śmiercią jeszcze miałem to szczęście spotkania się z prymasem. Łzy mi stanęły w oczach, kiedy mnie wprowadzono. Uklęknąłem przy łożu, ucałowałem dłonie i tak ogarnął mnie, zrobił znak krzyża na czole. Powiedział, dziękuję ci Stasiu za wszystko. I wtedy mi powiedział, zwalniam cię Stasiu z obowiązku dochowania tajemnicy. Mów, co będziesz uważał, gdzie i komu, co potrzeba. Siadła wrona na czole wyniosłej jodły. Spojrzała władczo wokół i wydała okrzyk zwycięstwa. Tej wrzaskliwej zjawie wydaje się prawdziwie, że jodła zawdzięcza jej wszystko. Swój byt, wysmukłą piękność, trwałą zieleń, siłę w walce z wichrami. Godny podziwu jest ten tupet wrony. Wielka dobrodziejka stojącej cicho jodły. A jodła ani drgnie. Zda się nie dostrzegać wrony. Pogrążona w zadumie, wyciąga gałązki ramion swoich ku niebu. Znosi spokojnie wrzaskliwego gościa. Nic nie zmąci jej myśli, jej powagi, spokoju. Wszak tyle chmur już przeszło nad jej czołem. Tyle ptaków przelotnych tu się zatrzymało. Poszły, jak ty pójdziesz. Nie twoje to miejsce. Nie czujesz się pewna i dlatego krzykiem nadrabiasz brak męstwa. Trzeba cię spokojnie wycierpieć. Cóż zdołasz krzykiem zdziałać?
Słońca mi nie przysłonisz, sobą nie zachwycisz, celu mojej wspinaczki nie zmienisz. Był las, nie było was i nie będzie was, będzie las. Bajka, nie bajka.